O, dzień dobry moi drodzy, witam Was w kameralnie. A dzisiaj spotykamy się w okolicach Tyrawy Wołoskiej, w okolicach Sanoka, czyli trochę dalej od Rzeszowa. I dołączacie do mnie właśnie wtedy, kiedy jadę na pewną drogę, żeby nią zjechać w dół. Tak, przyjechałem prawie 500 km po to, żeby przejechać się, jak uważam, jedną z najładniejszych dróg w Polsce, a przynajmniej tak mi się wydaje, bo tak znalazłem na mapie, na rzucie takim satelitarnym i pomyślałem, hej, chcę tutaj przyjechać i chcę pojeździć moim nowym A35. Ale mam jedną rzecz, właśnie pokażę Wam w ogóle, gdzie jedziemy. O, moi drodzy, mam tu coś specjalnego, chyba będę musiał się odsunąć trochę do tyłu. Mam laptopa, jak widzicie. Bardzo dziękuję firmie MSI, która właśnie dzisiaj wspiera naszą wycieczkę. Firma MSI również przesłała mi tego potwora, czyli ich nowy notebook, typowo gamingowy notebook. Potężny z tego, co widzicie, nie tylko gabarytami, ale i przede wszystkim wnętrznościami. A mówię o modelu GT76 Titan, właśnie tym, który jest przeznaczony głównie do gier, ale rzeczywiście sprawdził mi się już nieraz przy obróbce wideo w 4K. Ale to, co jest ciekawe, to jak mówiłem, że jest chyba lepszy niż moja obecna stacjonarka. Tak, zdecydowanie, chociażby układem graficznym, bo tutaj siedzi Nvidia z serii RTX. No a do tego ten wyświetlacz, który tutaj jest, ma częstotliwość odświeżania w wysokości 240 Hz. Także, moi drodzy, zrobiłem coś absurdalnego. Właśnie odpaliłem tutaj, znaną Wam wszystkim grę. Będę grał w grę! Nie mam zamiaru grać w grę, to tak w ramach żartu odpaliłem. A jak mi czas pozwoli, to później, jak już pojedziemy do hotelu, bo skończymy dzisiaj naszą wycieczkę w hotelu. Byle to się skończyło, ale samochód nagrzewa się niemiłosiernie, także wybaczcie, że otworzyłem drzwi. Ale chciałem Wam właśnie tutaj coś pokazać. Zobaczcie, tu mamy Tyrawę Wołoską i teraz jak przybliżymy, to ma nawet własną nazwę, to się nazywa Serpentyny. Także naszym dzisiejszym celem są Tyrawo-Wołoskie Serpentyny, niedaleko Sanoka. Jeżeli byliście tam kiedykolwiek, to dajcie znać. Jedziemy! Moi drodzy, oto jesteśmy właśnie. Klimat niczym na Nürburgringu, jak na torze. Całkiem to, co słyszycie w tle, to są panowie motocykliści, którzy się tutaj zebrali. Nie wiem, czy to jakiś zlot konkretny, ale to, co tu widzicie, to, co się przed nami rozciąga, to Góry Słonne. Tak właśnie, to jest droga pomiędzy Tyrawą Wołoską a Sanokiem. Ona się rozciąga tutaj. 9 dokładnie zakrętów naliczyłem. Piękny widok. Szkoda, że te drzewa nie są na przykład ścięte. Nie to, żebym był zwolennikiem ścinania drzew, ale po prostu dla ładnego widoku. Chociaż tak na chwilę. Chodźmy, ja już się nie mogę doczekać. Wsiadamy w A35. W ogóle ja nie sądziłem, że tu zastanę coś takiego. Tu ludzie jeżdżą głównie na motocyklach. Nie wiem, ile ich tutaj jest, ale ja sobie włączam manual. I włączam Sport Plusa. Bardzo Was przepraszam, ale teraz ja wyjeżdżam. Coś pięknego, jakie tu są drogi, a jakie widoki. Ale to na wyjściach z zakrętu to w ogóle zero zawahania jak na razie. Ależ zakręt! Strzela wydech pięknie. Coś niesamowitego, ja się nie spodziewałem. Aj, nie zmienia biegu, jak dojdziecie do samego końca, nie zmienia biegu. Lekkie odcięcie. Ale trzeba będzie chłodzić te hamulce na dole. Dzisiaj czysta przyjemność z jazdy. Piękne są te zakręty tutaj. Coś pięknego. A, ten poszedł idealnie. A, i koniec. Jest idealnie.
witam w moich skromnych progach. A więc zupełnie niespodziewane zakończenie tego dnia. Właśnie jestem w grobowcu, gdzie coś odkryłem. Nie wiem, co będzie się działo za chwilę, ale wiem to, co się działo dzisiaj. A działo się naprawdę wiele niespodziewanych dla mnie rzeczy. Kompletnie się tego nie spodziewałem, że taka atmosfera jest tutaj na tak zwanych serpentynach pomiędzy Trawą Wołoską a Sanokiem. Jeżeli chodzi o A35, to spisało się fenomenalnie. Nie miałem żadnych problemów ani z układem hamulcowym, chociaż dobrze, ktoś powie, że to wcale nie było taka ostra jazda, żeby cokolwiek mogło się dziać, przecież ten samochód powinien być na to przygotowany. Owszem, ale to nie zawsze jest oczywiste, ale widać, jeszcze nie do końca go przetestowałem, no bo dopóki mnie nie zaskoczył, to znaczy, że jeszcze chyba nic o nim nie wiem. Tak czy inaczej, bardzo dziękuję firmie MSI, która wsparła naszą dzisiejszą wyprawę. Pamiętajcie o tym, że wszystkie potrzebne linki i informacje macie również w opisie. Jeżeli je tam zawarłem, to są istotne. Dajcie mi koniecznie znać, czy byliście tu kiedykolwiek, czy jeździliście na serpentynach i czy kiedykolwiek zaznaliście tej samej atmosfery. No i oczywiście zawsze możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować ten kanał po więcej tego typu filmów. Do zobaczenia, moi drodzy, już w przyszłym tygodniu, no albo jeszcze w tym. Cześć!